Skoli, czy ty masz jakiś taki kanon piękna, jeżeli chodzi o kobiety? No, nie wiem, czy ja się chcę wypowiadać na ten temat. No bo zapewne domyślasz się, o co chcę zapytać. Tak, widziałem, czy słyszałem o romansach z aktorką porno, z Edytą, wiesz, różnego rodzaju rzeczy. Nie, to jest moja prywatność, ja nie chciałbym o tym mówić. Raczej, to już szczerze mówiąc, wolę oglądać Luxona głupoty niż swoją rodzinę gdzieś tam w internecie pokazywać. Jedyną z osób, które w internecie figurują, to jest moja babcia. Ona się w tym odnajduje, nie patrząc na wiek, bo babcia ma 7 dyszek, jak ryba w wodzie, wiesz, TikToki, Instagramy, także ja ją też w tym wspieram, a ona przede wszystkim wspiera mnie. Ale z Edytą spotykacie się na planie i macie, rozumiem, takie normalne, profesjonalne. Ona jest fajną, relacje. Uśmiechniętą dziewczyną, jest tyle lat w branży, jest wariatką, ja ją lubię bardzo. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i dziękujemy za piękny koncert. Wywiad, ja bardzo dziękuję, bo oglądałem Cię niejednokrotnie, jak byłem młodszy, chciałem powiedzieć dzieckiem, śledziłem gdzieś tam losy gwiazd i cieszę się, że dane mi jest Cię zobaczyć, wyglądasz przepięknie. Super i nawzajem, bardzo Ci dziękuję, mega energia. Dziękuję.